Gratuluję zwycięstwa zespołowi Wisły, trenerom. Dzisiaj zupełnie inne zawody. Zagraliśmy w pierwszej połowie niż wczoraj. Nawiązaliśmy walkę, jednopunktowe prowadzenie i zupełnie nie wiem, co się stało z zespołem w trzeciej kwarcie. Trzy kwarty potrafimy bronić na 15-16 punktów. Zespół Wisły w trzeciej tracimy 26, zupełnie oddajemy bez walki, bez determinacji ten mecz, który cały czas do przerwy był w naszym zasięgu. No niestety, błędy na tym poziomie, kiedy walczy się o mistrzostwo, decydują o tym, że wygrywa zespół lepszy. Dzisiaj Wisła tych błędów starała się nie popełnić, my popełniliśmy i Wisła zasłużenie wygrała. Dziękuję. Bueno, felicitar por Kovice, creo que estamos viendo una serie muy, muy buena, bonita para el espectador. Hoy ha sido un partido duro, un partido más difícil que ayer. Es verdad que sabíamos que después del esfuerzo de ayer, el primer tiempo hemos hecho muchas más rotaciones, hemos dosificado mucho más a las jugadoras. Esto nos ha permitido defender mucho mejor en el segundo tiempo, estar más frescos quizás que el rival y dejar de estar solo en 17 puntos. Hemos hecho una buena defensa de nuevo, hemos hecho un buen trabajo atrás y eso ha vuelto a ser clave. Para nosotros era importante ir 2-0 a la próxima semana por Kovice, aunque sabemos que la serie es muy larga, que pueden pasar muchas cosas y que tenemos enfrente un gran equipo y va a haber que todavía trabajar mucho para ganar esta liga. Gratulacje dla zespołu Wisły za świetny mecz, wykorzystał każde nasze błędy dzisiaj. To był naprawdę inny mecz niż wczorajszy, bo wczoraj naprawdę zagrał się słabe zawody. Dzisiaj już to wyglądało dużo lepiej, niestety popełniliśmy trochę głupich błędów, w tym ja popełniłam jeden w końcówce. Naprawdę gratulacje, myślę, że kibicom się podobało spotkanie, bo to było spotkanie walki. Przede wszystkim gratulacje za wspaniałych kibiców na Wiśle i tak samo podziękowania za wspaniały doping naszym kibicom. I mam nadzieję, że u siebie będziemy walczyć do końca i mam nadzieję, że na pewno wygramy jakiś jeden mecz. Dziękuję bardzo. Just like to say, it was a tough match today. You know, we won by 12, but it felt much closer than that. Polkowice are a great side, and they fight, and it's very, very difficult to play them. Polkowice bardzo twardo walczyły, tam we're looking forward now to going to Polkowice. This is a tough gym, and for sure they have a lot of fans, and it's going to be twice as hard as it is today. Jedziemy do Polkowic, tam jest bardzo trudna hala, znakomita publiczna. Wiemy, że będzie trudniej niż tutaj. We'll be really focused and work hard this week and hopefully get good results in Polkowice. W tym tygodniu byliśmy bardzo mocno skoncentrowani na tym, że właśnie meczach, żeby wygrać i to osiągnęliśmy. Dziękuję bardzo.